Ta droga pozostawia wiele do życzenia. Jeszcze, bowiem wkrótce rozpocznie się jej remont. To trasa z Krosna Odrzańskiego do Retna. Droga jest powiatowa, ale prace zostaną wykonane przy znacznym współudziale gminy. Bez tego zastrzyku finansowego o pracach budowlanych nie byłoby mowy. Mamy wyjątkowo trudne okoliczności, w których wyjątkowo trudno jest planować jakiekolwiek wydatki, w szczególności wydatki inwestycyjne. Cieszymy się, że mimo wszystko w tych trudnych budżetach udało się znaleźć środki na to, żeby kolejne inwestycje drogowe na terenie powiatu, na terenie gminy realizować, natomiast bez wsparcia poszczególnych samorządów te inwestycje nie byłyby możliwe. Na drodze aż za Retnem zostanie położony nowy asfalt. Powstaną nowe chodniki, prace zakładają wzmocnienie pobocza. W planach jest też przebudowa zatok autobusowych oraz montaż nowego oznakowania. Jezdnia posiada takie parametry, że nie wymaga jakiejś kompleksowej przebudowy, jeżeli chodzi o poszerzenie, czyli w dwóch warstwach nowa nawierzchnia bitumiczna. Całość będzie kosztowała ponad 4 miliony złotych. Powiat krośnieński uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 milionów złotych. Milion dorzucił samorząd gminny. Staramy się jako gmina Krosno-Odrzańskie, jak możemy pomagać w tych zadaniach, dlatego że traktujemy je jako priorytetowe dla mieszkańców gminy Krosno-Odrzańskie. W tym przypadku mówimy o drodze, która obejmuje dużą część mieszkańców naszej gminy. Droga od wielu lat wymaga nakładów remontowych. Odcinek za Retnem jest już częściowo zmodernizowany. Wiemy o poszerzeniu drogi już w Sarbii. W Retnie jest dobry odcinek już zrobiony. Dzisiaj w Wężyskach jest część też modernizowana. Zostanie jeszcze między Czarnowem i Wężyskami i do Chojny ten odcinek. A ten fragment od Starego Raduszca do Retna teraz ma być modernizowany. Idea jest taka, by cała droga na odcinku Krosno-Odrzańskie, Stary Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo-Wężyska została wyremontowana. Wspólnymi siłami powiatu i gminy. Cieszę się bardzo, że możemy współpracować jako samorządy i dzisiaj jesteśmy również przykładem, można powiedzieć, doskonałej współpracy. Pierwszy etap inwestycji ma zakończyć się w sierpniu tego roku, ten od strony Retna, a drugi w połowie 2021 roku.